W sezonie jesień-zima stawiamy głównie na makijaż oka. Usta raczej zostają na drugim planie, są w takich kolorach nude, bardziej naturalnych. Oczywiście podstawą udanego makijażu jest wypielęgnowana cera. Tutaj niezmiernie istotne jest używanie bazy pod podkład, która nam będzie chroniła też tą skórę przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, jakie panują jesienią i zimą. Cera jest naturalna, rozświetlona. Modelujemy ją raczej przez rozświetlanie, aniżeli przez jakieś mocne, skomplikowane konturowanie. W tym sezonie jesień-zima stawiamy na kolor, na żywe, radosne barwy, które właśnie urozmaicą nam ten taki ponury czas, gdzie na zewnątrz jest tak szaro-buro. Sięgamy po kolory nasycone, po kolory świeże, radosne, opalizujące złota, pomarańcze, bordo, ale również możemy iść w kierunku ciemniejszych barw, błękity, niebieskie, czekolada, ciemne brązy. Kreujemy takiego rajskiego ptaka na oku, żeby bawić się tym makijażem, puścić do niego oko, nie traktować go tak bardzo serio, tylko właśnie, żeby to była dla nas taka odskocznia, żebyśmy rozweselili tym swoim lookiem, tą ponurą zewnętrzną obwolutę, która jest o tej porze roku. Sięgamy po takie nasycone, świeże kolory i łączymy je ze sobą w różne kolaże, w zależności od typu urody, od barwy tęczówki, od stopnia umiejętności. Bawimy się tym make-upem i kreujemy nowe looki na swoich oczach. Brwi w tym sezonie i mam nadzieję już zawsze będą naturalne, grube, dopasowane tak naprawdę do kształtu twarzy, ale nie depilujemy już ich w cienkie kreseczki na całe szczęście. Gęste, ładne brwi naturalne podkreślamy żelem do brwi. Jeżeli natura nie dała nam takiego łuku brwiowego, to możemy sięgnąć po pomadę czy po kredki do makijażu brwi i wykreować swój własny, najlepiej odpowiadający kształt.